Siema, witam w kolejnym odcinku z Elengrada. Dzisiaj ostatnia podróż Jandira, no bo jedzie na sprzedaż. Zobaczcie sobie go, jak pięknie on wygląda. Po 26 godzinach pracy u mnie. Więc jadę na sklep, sprzedaję go, kupuję nowego byka. No i tyle, nie? Będziemy kosić w dzisiejszym odcinku dalej. Ale też i nie zabraknie mulczowania, bo ile można kosić? Bo kosiłem cały odcinek poprzedni, więc dzisiaj tylko taki dodatek do żniw. Znaczy ten żniwa to taki dodatek, ale głównie chciałem się na mulczowaniu skupić. Czyli tak jakieś 30 minut odcinka około. Za 91 tysięcy sprzedaję kombajn, więc sprzedaj. No i HDC 12 tysięcy, więc sprzedaj. 387, no może wystarczy. Teraz tak, kombajny. Tutaj. I teraz tak, oczywiście Kolosus. 900 koni, tak ma 1500. Arace Edition. Dużo muszę za to, właśnie 10 tysięcy. Ustawienia kół. Ja go chciałem chyba na... Gdzie są te moje kółeczka? Nie na trójeczkach, na trójkach to nie, chciałem tak go o. Standard sound. Dobra, dźwięk mogę zawsze zmienić później. Światła niech są orangę. No mogę zobaczyć się tutaj. A może leto orangę, o zobaczymy. Tutaj nic nie zmieniam już. Frame to nie wiem, czy to chyba na białe to było. Aha, to jest to. Dobra, to było tak, gold. Nie, to było tak. To było tak, chrome yellow, tu miał być gold. Ej, chyba jednak coś zrąbałem. Wstecz, jednak troszeczkę nie tak. Kolor od tego zacznijmy, tutaj miał być gold. Czy żółty? Ty, no nie pamiętam. Tu miał być chyba żółty. Tak. Albo odwrotnie. A tu miał być chrom gdzieś. Tak to miało być? To tak nie miało być chyba. Czekaj. Ten kolor na gold. A ten... Na żółty. O! No! Taka konfiguracja to była. Dokładnie tak to miało być. Żółty chrom i gold. Tak miało być. No i kup za 312 tysięcy. Wstecz. Kombinacje. To mnie nie interesuje. Jest taki trochę nielegalny. To więc tego. 17 damy sobie na 20. Kolor podstawowy. Może w kolcie. A to co to jest? To jest tam, no dobra, w sumie. A dobra, niech tak w sumie jest. Kup. Jeszcze oczywiście wózek do tego. Koło zapasowe damy tak. No i kup. No i 7000 na koncie, to tak trochę mało, więc damy sobie do 11. Dobra, 10000 to już zawsze troszeczkę lepiej. No i oczywiście zablokowany przez obiekt, jakiś kombajn. Tak jak myślałem. Tak jak myślałem, że będzie to ideal. Nie wiem czemu tak przeczuwałem. Bo w sumie wszystkie inne koszą. Czyli tylko jeden. Więc tak to wypadło. Tak będę musiał później dalej zawieźć na pole, żeby kosił dalej, więc... Kosimy rzepak.
No, panie idealny. A ja wsiadam do nowej zabawki. Ma 2500 koni. Ale wiem, czego nie zmieniłem. Ustaw. O, to jednak 3000 koni, dobra, przepraszam. Dobra, ja zdjęcie. O, właśnie, bo coś mi nie pasowało. Nie, 500 nie. Na 250 ton chciałem ustawić. No, ten kombajn jest trochę nierealistyczny, no ale... Znaczy on jest na podstawie Elexiona robiony, ale jest po prostu... bardzo mocno podkręcony, bo widzicie, że on 250 na godzinę jedzie, więc... I to nie fake. No i dobra, jeszcze muszę super siły użyć, bo mi się wózek obalił. No idź pan z taką robotą. Ale nie, no powiem wam, że dość fajne te kolory dobrałem. Podobały mi się. Zobaczycie, jak ja raz dwa na tym polu będę, co będę kosił teraz, więc... A będę tylko dwa pola kosił, więc... Jedno z owsem, a jedno z rzepakiem, więc... Ja się boję nad tym kombajnem gazować, nie? Bo on tak leci do przodu. Widzicie, że ja mu tylko przygazuję i zaraz spuszczam. Patrzcie, no długa prosta to widzicie, 120, 130, 150. Idzie jak wściekły. Dobra, tu sobie wózek zostawię i patrzcie, jak ja teraz będę szybko koło przyczepy, nie? 170, 180 będą się pójdziecie. Ale widzicie, jak na taką prędkość to też nawet dobre hamulce ma. No wstecznym 40 i ciul. To jest kombajn idealny, nie? Dobra, GPS i jedziemy. Ale pierwsze trzeba pana idealnego puścić, czyli Fenda. No i może jakoś i dalej, nie? Kosić, albo dopiero zacząć kosić sobie. Bo później będę mulczował sobie troszeczkę. Nie wiem ile, ale troszeczkę sobie pomulczuję. Zależy, jak szybko skończę te dwa pola kosić. Bo w sumie 9 minuta. Ale to dobrze, że jest 9 minuta. Czyli w sumie nie dobrze, że jest 9 minuta, ale... Po prostu ten czas leci tak szybko. Że to jest hit. Co odcinek na poniedziałek oczywiście. Jak dobrze wiecie, albo nie wiem, no w sumie widzieliście. W sobotę było zakończenie Holbe Aerona. Więc dość dużo tam zarobiłem, nie ukrywam. Nie spodziewałem się takiej kwoty. Tam liczyłem 40 milionów, nie? Ale nie aż tyle. Ale to zawsze fajnie, nie? Jeszcze trochę będzie koniec Leningrada, nie? Ale to jeszcze trochę. Trzeba trochę się winogrona pobawić. Właśnie na wiosnę sadzę sad robię. Bo ja wam to obiecałem, a... Chociaż parę odcinków się pobawić, bo wiadomo, że ja tutaj te randy mogę w miarę szybko wykupić, jak teraz mam tyle soi.
Tam bardzo dużo zabawy jest z tymi landami, no ale się wszystko da. No i dobra, poszli. 250 punkt. No i 20 na godzinę i sobie lecimy i oczywiście offset i można kosić. No ta plandeka różowa jest piękna, mi się podoba. Przepraszam, że mam taki gust. Znaczy gust, no po prostu jestem trochę inny. Znaczy nie chodzi mi o to, że jestem pedałem, ale... Znudziły mi się te standardowe plandeki i tyle. A ja lubię sobie trochę nierealistycznie pograć, więc... Czemu by nie? Ja nawet nie wiedziałem, że ten komboj ma słup do rzepaku ogólnie. Naprawdę. Bo ja chyba nigdy nim rzepaku nie kosiłem. Na Boleronie go miałem, ale on tam zawsze kosił tylko soję i sorgo. Bo tak to nie pamiętam. Nie przypominam sobie, żebym rzepak kosił. Myślę, nie wiem, czy są tak te pole spojrzone, ale tutaj soję jeszcze jest przygotowany, żeby złączyć. Tu będę już miał finał. Nie, finał nie, bo jeszcze tam będzie dołączony ten teren zielony u góry kiedyś. Będzie kupiony, więc tutaj jeszcze pola finalnego nie będzie. Ale tutaj naprzeciwko już jest pole finalne, więc... Oczywiście zbiornik 250 ton. Mógłbym 1 200 000 wziąć, ale po co? Może na ostatni sezon wezmę sobie, o. Żeby to szybko zebrać, to na ostatni sezon może sobie zrobię. Zobaczę. Czy tutaj będzie jak z Holberonem końcówka, czyli timelapsy? No nie wiem, zobaczę. Ale najprawdopodobniej tak będzie, no bo łatwiej zawsze 1,5 godziny nagrać timelapsa, nie? Ze żniw albo ze siewu, niż po prostu 30 minut odcinka, czy tam 40 i wtedy poza odcinkiem to ogarniać, nie? Albo robić z tego ze 3-4 odcinki, to się nie opłaca. No więc prawdopodobnie timelapsy tutaj też będą. To będzie chyba rzecz nieunikniona, tak mi się wydaje. No ale zobaczę, nie? Czas pokaże, tak jak mówiłem. Z 19:22. Piątek 1 marca. Nie miałem do końca lutego nagrać Holberon. No i się udało, nie? Znaczy na zakończenie nagrywałem dzisiaj, 1 marca. No ale to tam już... Szczegół. No ale ogólnie wszystko miałem zrobione w lutym. Wszystko miałem zakończone w lutym, więc... Więc w sumie się plan udał, nie? A dzisiaj tylko dokończyłem to. Czyli sprzedałem maszyny i nagrałem odcinek. A zajęło mi to dosłownie 30 minut, żeby nagrać odcinek. Więc nie ma Liptona. No i teraz będę musiał dobrze przemyśleć mój plan odcinkowy. Będę musiał bardzo mocno sobie tego przemyśleć, jak to zrobić. Na pewno w poniedziałki będzie teraz Ellengrad. No czyli plus jeden dzień wszystko, nie? Znaczy no wiem, może akurat w niedzielę będzie, ale to zaraz muszę sobie popatrzeć, jak to wychodzi. Wiosna z nabytkami? To, a od zera. No dobra, muszę sobie pomyśleć, nie? Udostępnij. No i dobra. Trochę w prawo. Jeszcze trochę w prawo. O, teraz się danie powinno robić. I tak nie robił, no ale... Ja chcę, żeby równo GPS się z tamtą stroną, nie? Żeby nie było takiego małego przejazdu, żeby bez sensu jechać go.
Ja tego nie mam już, dobra. Wolniej. Dobra, to będzie tak. Grab. Elmcerek. Enkrik. I to ta będzie flat. Flat. Zasadzie. Będzie flet na osadzie. No i teraz trzy serie będą, tak? Czyli tutaj flet na osadzie. Teraz by musiał być tutaj znowu Elen Grad, jak się uda. I tu FSA 22. Może flat, o. Czyli tak, dwa razy flat, dwa razy M-click, dwa razy flat, dwa razy Elengrad i tak to będzie wyglądać. No tak musi być i tyle. I prawdopodobnie jak się Elengrad skończy, to wtedy będę miał dwa razy fleta, dwa razy Elengrad. To są 4 dni. Nie, dobra, to nie, dobra, nie, nie, to wyjdzie. Ktoś zakończył pracę, ale nie wiem co. Dobra, to te 30 ton tylko, więc... Gdzie Ali? Niepotrzebny. Oblokowane przez obiekt, no to wiadomo, że fen. Standardowo. 370. A Tryban skończył robotę, okej. Okay. Już jest wszystko pokoszone, więc niestety tribiny masz wolne. Tutaj na bok go odstawię i kiedy będzie kolosus skosił sobie. Te pole, jak skończę ja. Więc tak to wygląda, nie? Offsa też powinien szybko skończyć, bo offsa jest małe pole, a... Znaczy no nowe pole, no ale... Ale też w miarę powinno pójść, bo ile jest minut? 18, więc no... Myślę, że z 6-7 minut będzie skoszony, nie? Tak jak tutaj. Nawet nie wiem, ile to kosiłem tak naprawdę. 32 tony. Jakbym miał zbiornik 37 ton, no to już bym miał pełną przyczepę, nie? Prawie. To już bym miał 90% pewnie. Coś takiego by mogło być. Wolni! Aha, nie wolni. Się będzie szedł jak wściekły, nie? Po tym polu. Po te górki to będzie szedł jak wściekły, no bo tyle koni to on ma, to... W sumie 3000 koni, no to musi iść. W sumie takie 3 big budy to są, nie? Można powiedzieć tutaj w tym kombajnie wsadzony, więc... Więc to moc musi mieć. No dobra, tak to wygląda. Ale to jest brzydko, nie?
Jeszcze trochę, jeszcze mówię, parę odcinków będzie mapa skończona. Na Beleronie jest 90 odcinków, a tutaj nie wiem ile. Ile będzie, o może tak. Ale coś sobie wymyślimy, nie? Sobie przeliczę to na spokojnie. I ja myślę, że może do maja. Myślę, że do maja powinno się udać skończyć. Teraz będę dusił w weekendy tę serię. Powinno się udać. Maj, czerwiec maksymalnie, nie? Maksymalnie do czerwca chcę skończyć tą serię i mieć spokój. Przecież jedna seria będzie mniej. Albo kolejna seria mniej, o może tak. Bo tutaj tak naprawdę już dużo nie zostało do kupienia, nie? Bo co mi tu zostało do kupienia? Tutaj trzy pola i tyle w sumie. Trzy pola i tutaj te wszystkie landy na dole, nie? Ale to... To trochę roboty z nimi będzie, żeby to wszystko pokosić, poprzetrząsać. Poprzerabiać to na pola. Jeszcze o tym pograć za dwa sezony na tyle. I trzeci ten kończący. No to jeszcze trochę... Robotajku będzie tutaj, ale spokojnie, bo tutaj ta seria trochę inaczej, bo tu jest bardzo dużo gnębicy i obornika rozlewane. Przynajmniej staram się na odcinkach to robić. I też nie było ciągle nudy, nie? Że ciągle żniwa siebie, no bo tak praktycznie można by było robić, nie? Ale to bez przesady. Ale tu będzie fajne pole, niech tak będzie po całości to kosić. O, jest. Jest w końcu seria, gdzie zaczyna zarabiać pieniądze, nie? W końcu ten moment serio może, a nie serio. A czy seria Lengrada będzie bogatsza niż Encrik? Niż Baleron? Tego nie wiem. No, no tak ledowe, dobra. Aha, no to dobra, chcę to zwykle, żeby to zwykle trochę lepiej wyglądają. Tylko tu to praktycznie nie widać. Takie malutkie są. No, no najwyżej sobie zmienię. Co za problem. Bo tutaj już dużo mi nie zostało do kupienia. Pól. Bo tylko trzy. W sumie tak, o, pod dziewiątką to będzie lepiej widać. Wszystko jest niebieskie. No, w sumie pół mapy wykupione, nie? A... Drugie pół jeszcze trzeba kupić. Ale kupić pół mapy to nie jest problem, nie? To w sumie tam trochę tereny są drogie, nie? Jak to to wygląda? No 700, 800, 600, 500, 480. No więc różne ceny są tutaj, nie? Ale bardzo dużo jest za 800, więc... Nie wiem ile będę miał soi, nie? A i tego. I oleju rzepakowego, no ale trochę... Myślę, że trochę będę miał tego oleju rzepakowego, no bo jednak... Bądź co bądź, albo chcąc, nie chcąc, jak to się mówi, nie? Już mam do przerabiania rzepaku... O, szerzył tu właśnie. Nie. 150 ton już jest do przerabiania, więc... Już, a jeszcze przecież mam dwa wielkie pola rzepaku do skoszenia, więc... Myślę, że 400 będzie. Nie wiem, to jest z tym sążnikiem się chyba od razu przelecę. No, ja się sążnikiem z tyłu, o, sem. Od razu się przelecę tutaj na skół, bo mam blisko. Tylko wyjadę przez pole i już jestem. Tutaj. Albo tu, nie tam, trochę daleko. W sumie do tego kombajna to w sumie nigdzie nie jest daleko, no ale dobra. Sprzedam sobie te 30 tonowca, nie będę trzymał specjalnie 30 tonowca, żeby sprzedać sobie zimą, nie? Bo ile tam więcej zarobię na tym owsie? Za 30 ton. 700. 700 po 30, no to jest
27 tysięcy? Coś takiego było. No, tak, to tak by było, no 22 tysiące, no to pan wie to. To nie jest duża różnica. No. Te dwa przejazdy i koniec. Dobra, 25 minuta, prawie 26, więc zaraz idę trochę sobie pomulczować. I będzie gitara. No ale mówię, tamtego mulczowania też tam dużo nie zrobię. Tam pokażę, mam 5-6 minut i tyle, tak. Właśnie dobrze, że na większą część odcinka było jednak te żniwa. Bo żniwa są dla mnie ważniejsze. No i przede wszystkim, że na bytek, tak. A tam sobie będzie kolos skrócił tam w górze. Na tamtym polu, już nawet widzę gdzie. Fajny kombajnik, no nawet nie będzie 30 ton, więc. Więc spoko. Znaczy, no nie spoko, że nie pod takim względem. Dawaj, kość pan to. Tarirara. Rara. Co ja myślę, że chyba się chyba złożę i przejadę się z tym wózkiem, no bo jak tak trochę dziwnie jest tego wózka, nie? Co jest? On się skręcał czekoladę w pierdoli dużo? No. No, wolni, no. Dobra, załączę sobie takie buty. Czemu nie? Jak to idzie, nie? To jest pocisk, nie kombajn. Teraz, no, żeby pociąg wjechał, bo mnie tu zakleszczy. Bo tym kombajnie tutaj za szybko się nie da w sobie te zakręty wchodzić. No i 35 500 zarobię. Na zimą to ile bym zarobił? 50 000 z tego osa? Weźcie tym przestańcie, do tych 15 000 to już nie będę się szczepał. I teraz tak, tutaj i od gospy asfaltem do góry i tyle. I będę na polu. Trochę, powiem wam, że trochę się zykam tą ulicą jechać, nie? Tak szybko. Więc się tutaj rozłoży i tyle. Tutaj trybinę kosił, więc zero śladów na tym polu jest. Przynajmniej było. Bo pracownik kosił, więc. Kurde. Ten kombajn jest fajny, nie? Coś pięknego. 2 obrót. 13,7 sobie damy, albo 13,6 na to. No tutaj przyczepy u mnie podstawią, bo 250 ton. Myślę, że nie uda mu się zabrać tyle, no ale w razie czego to to się ogarnie jakoś. No dobra, generuj ten kurs, nie gadaj.
Ale dziś... O. Ile on to minut będzie kosił? Będziesz tylko do 22 mogli grać, więc... Bo jutro do roboty trzeba iść. 43 minuty, no to okej. Okay. Ten ideal mnie nigdy nie przestanie zadziwiać, o może tak. Mówię, ten ideal nie przestanie mnie zadziwiać. Bo on z dnia na dzień. On mnie ciągle zaskakuje, ten ideal. I teraz tak, spalujemy. Jep. Jedno pole wapna. Drugie pole wapna. A, i w sumie tyle, nie? Na razie. Nic więcej nie mam skoszone. Czyli dwa pola z wapnem będą do koszenia, no okej. Okay. Znaczy, co? Dwa pola z wapnem będą do robienia, więc... To niech jest na razie ten parę ton na tej przepie. Przejadę się kawałek idealem, ale nie będę kosił, tylko... To znowu na punkt koszenia. Bo ja widzę, że na drugie kółko zaczął dopiero kościć, więc... Niestety jeden przejazd tutaj na pusto będzie robił, no ale... Trudno. Ja nie mam tyle czasu, żeby... się z nim bawić. Byłaś to trochę jeszcze połączałaś. No i dobra, dawaj tutaj mi Landiniego. No i jedziemy z tym, a ten. Bo troszeczkę za mocno to się kończy. Kurzy. Lewy shift. Tak sobie damy na 0,6, bo to trochę za mocno mnie kurzy. Tutaj jest płasko, więc chyba pojadę tam na samą górę, bo tam jest najlepszy teren. Najciekawiej. Tam dopiero będę miał, jak to będę uczył. Więc tam sobie przejadę. Bo tutaj jest płasko, tutaj jest nudno, tutaj nic się nie dzieje. Tu jest płasko, ale tam jest góra fest, więc tam się będzie działo. Tam będzie na pewno redukowanie biegów od cholery. Zobaczymy, co tam się będzie działo, nie? W ogóle chciałem dół sobie pomulczować, ale jednak teraz tak sobie doszedłem do wniosku, że na dole nic nie będzie działo, no bo to jest płaskie, no to tak jakbym kosił sobie. W sumie cały czas jest płaskie na tej mapie. Na polach. Tutaj na łąkach jest ekstremalnie, no ale... Wow. Okej, teraz sobie już fach. Bo ja zawsze sobie łąkę przerabiam na pole, tak? No się ona nie potrzebuje. A nawet jakby to potrzebowało, to chyba sobie kupię i tyle. Wiecie, to nawet kombo ściągało, że już, że on nawet omijaki robił tutaj. Jak kosił. Więc dawaj dziadu do góry i tyle. No sobie na wolnych obrotach jedzie, no bo nie ma co robić pod tą górę chyba tak naprawdę. Z tym mulczerkiem. Ale coś czuję, że zaraz będzie taki teren, w sumie już jest ta góra się zaczyna. Że tutaj kombajn jak puściłem, no to on tutaj grzał 60 na godzinę, nie? Bo tak go pchała ta góra, że on 60 na godzinę tutaj jechał. Jak kosił. Więc na grubo, a teraz dopiero coś tam poczuł tej mocy, nie?
Gdzie? Od 13 do 17, od 13 do 17. Jak to mulczować, panie? Jak to mulczować, panie? Coś pod takim kątem? No i dobra, coś będę próbował pod takim kątem tutaj robić. O! Trochę może za mocno poszedłem ten teren, no ale... Ale zobaczymy, bo taki chyba to będzie najskuteczniejszy sposób. Tak coś mi się wydaje. Żeby tak sobie nawrotki robić jakieś tutaj. Tu widzicie, nawet jest niedociany, no bo po prostu siewniki tutaj nie dają rady. No to jest tak ostro na tym skosie, że tutaj w sumie nic nie daje rady, więc... Znaczy, ogólnie moc jest, ale maszyny nie dają rady, no bo je po prostu ściąga, tak? Czyli na dwa razy jest. Najlepiej ten klin by przydało się zrobić, tak? Żeby to jakoś fajnie było pomulczowane na tym polu. No ale no nie wiem, nie wiem. Właśnie nie wiem, czy jechać jednak po tej górze tutaj tak fajnie sobie mulczować, czy jednak tutaj ten klin robić. Bo minut odcinka zostało 6. Więc tak nie za dużo, nie? Więc chyba lepiej sobie pod tej górce trochę pojeździć. Niż się męczyć z tym klinem. Trochę jednak pod tą górkę sobie tutaj pojeździć. Mi się zdaje, że będzie trochę ciekawiej niż pod tym klinem tutaj jeździć. No i chyba tak będzie trzeba zrobić, mi się wydaje. Że tutaj po tej górce nam trzeba powiedzieć, no bo to wiadomo, zawsze lepsze to fajne widoki, nie? Bo tutaj są całą mapę widać. I tak tam pod tym drzewem, pod tym mostem, to tym tam za dużo nie będę widział. Dawaj, 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 dawaj. Ta-ra-ra-ra-ra. No i ogień. Poszli. Wszyscy i wściekli. Jutro do roboty. Do tego tak dużo nie nagrywam dzisiaj. No tak to bym pewnie wszystko nagrał dzisiaj. Co głosowe. A także... A tak to nie mogę, nie? No. Okej. Okay. Okno otworzyć. Bo tu zaraz padnę. No i dobra. Dzisiaj już nic raczej głosowego mi się nie uda nagrać. A z tej napsa to ewentualnie 2000 krów. Chociaż nie wiem czy... Nie, ja sobie chyba pójdę dzisiaj, opuszczę sobie i pójdę sobie na ETS-a. Tak, ja sobie pójdę na ETS-a i tyle. Ja pójdę na ETS-a i tyle. Sobie z kolegą zrobię trasę tam i tyle. A 2000 krów to mogę przecież jutro sobie nagrać, tak? Albo w niedzielę nawet. Więc tak to wygląda. Gdy tam sobie Lizard jedzie drugie kółko, nawet fajnie go widać teraz na tej górce. Za mostem. To teraz ten za most wjedzie, to nie będzie go widać. No ale gdzie to jest za daleko i znika. I znikł. Nie no, ale tutaj na tej górze są widoki ładne, nie? Nie widzicie, najwyższe biegi 800, znaczy no 800, 900 obrotów cały czas. Na spokojnie, daję sobie radę. Zero spadku mocy. To buty sobie włączymy, bo czemu nie?
I będzie gitara. Sposób nawracania jeszcze sobie nie wymyśliłem, ale to jest chyba taki jeden z najlepszych sposobów. Bo to jest dość ostro, no a też mogłem sobie zrobić jeszcze jeden z poprzeczniak tutaj do drzewek, tak, albo ze dwa. Sobie tylko tak fajnie na prawo sobie wykręcić, ale po co? Nie warto, i tak zaraz kończę odcinek. Jeszcze coś tam sobie pomulczowałem, jakby nie było, nie? I tak pewnie tego nie będzie widać, bo to będzie zasiane zaraz i... Będzie zasiane, nawierzone i nie będzie widać. Nie, no ale fajnie idzie zamulczowanie, no podoba mi się. To jest taki ciekawy teren, bo jest sama góra, można powiedzieć. Największa z największych gór, jaka może być. Może nie tyle co na mapie, ale... Jednak chyba sobie zrobię tutaj poprzeczniak. Nie jest to daleko. Co ty, no, tyle to ja nie zmulczuję, nie? Na odcinku, no ale... Ale ze 2-3 przejazdy jeszcze zrobię, nie? Tak więc... Może na live w sobotę będę robił mulczowanie, jeżeli ten baran nie przyjedzie po mnie. Grzejemy kabana, nie? Nie, no zrobię jeszcze ze dwa przejazdy i koniec, tak? No bo jest już 19:52. To raz, a dwa, że jest 43 minuty odcinka, nie? Więc sobie zjadę tam na dół, o tam gdzie byłem przed chwilą i skończę odcinek. No tak pewnie jakbym sobie ten klin jeździł, to już bym miał prawie skończony ten klin, tak? Albo już bym kończył, albo już bym go skończył w sumie. No ale jednak stwierdziłem, że wolę sobie trochę po tej górze tutaj pojeździć. A jeszcze coś ciekawszego, no w sumie... Tam by było trochę ciekawy, bo bym sobie trochę troszeczkę bym sobie pokręcił, tak? A tak to jadę tylko na GPS-ie, długa prosta i tyle, nie? To w sumie tam było ciekawie na tym klinie, bo troszeczkę sobie pokręcił tą kierownicą, a tak to długa prosta, nic się nie dzieje. No i elegancko. Grzejemy prosto. Będę kończył ten odcinek. Tutaj po prostu sobie dalej będzie kosił. Z idealnym. Ideal akurat ma zbiorny, więc. No, tak sobie myślałem, że będzie zapis. O właśnie, teraz on tam zaczął kosić. To mogę zobaczyć, czy tam sobie pole wapna nie wymaga, ale chyba nie. A ja to nawet sprawdzałem. Nie, ten zaczął paskami. A tamten też jedzie paskami, co by więc. Wie co, no dziękuję za oglądanie tego odcinka i tyle, nie? Do następnego, cześć, pa, pa. Nie wiem, dalej do końca, żeby nie było tak, jak powiedziałem. Coś tam pomulczowałem sobie, no tak miało być, że tam 6-7 minut miało być mulczowanie. No to nie miało być cały odcinek mulczowania, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć. Papa, na razie i tyle. Do następnego.